Klaudia Nawrocka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę dnia Echo 24. Żyjemy w takich czasach, że każdy może wyrazić swoje zdanie, a poprzez swoje treści dotrzeć do setek, tysięcy, a nawet milionów odbiorców. Mowa o tak zwanej blogosferze, a z nami jest pani Agata Szczasny, autorka profilu Wrocław Kobiecym Okiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Miłowie. Pani zdecydowała się na założenie profilu na portalu społecznościowym, a nie na bloga. Dlaczego? Wyszło dosyć spontanicznie. Myślę, że blog to jest kwestia przyszłości. Potrzeba chwili czasu i koncentracji, żeby to zrobić. Natomiast profil pojawił się bardzo naturalnie. Pojawił się z potrzeby dzielenia się jakimś pięknem, które udaje mi się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku odkryć. Pojawił się też trochę z inspiracji moich znajomych i przyjaciół, którzy systematycznie do mnie dzwonili z pytaniami, na przykład gdzie zabrać męża, chłopaka na romantyczną kolację, gdzie wyjechać na weekend, co fajnego dzieje się we Wrocławiu. I ponieważ ja jestem taką osobą, że nie usiedzę za bardzo na miejscu i dużo zwiedzam, dużo jeżdżę, staram się jeść w różnych miejscach i poznawać takie nowinki, które się we Wrocławiu gdzieś tam dzieją, więc dzieliłam się z nimi tą wiedzą i w pewnym momencie postanowiłam, że fajnie byłoby to gdzieś spisać, tak żeby nie tylko moi najbliżsi znajomi byli w stanie do tych informacji dotrzeć, ale też ludzie zupełnie mi obcy. Trochę stała się pani taką ekspertką. Czy ekspertką? Nie wiem, chyba nie. Jeszcze myślę, że bardzo daleko mi do tego. Raczej stałam się taką osobą, która odkrywa fajne nowe rzeczy w tym mieście i w województwie i pokazuje to ludziom, którzy może nie mają tyle determinacji, nie mają tyle czasu i pasji, żeby to robić samodzielnie. Trochę im ułatwiając tak naprawdę odkrywanie magii Dolnego Śląska. Na profilu Wrocław Kobiecym Okiem możemy znaleźć rozmaite treści. Od kuchni, przez hotele, po nawet ruiny zamków. No właśnie, dlaczego tak szeroki przekrój tych tematów? Czy to nie jest tak troszeczkę, że jak wszystko to nic? Wie pani co, taką rzeczą, która najbardziej jest mi bliska, jest gastronomia. Z racji tego, że po prostu uwielbiam jeść. Natomiast profil z definicji miał być kobiecy i próbuję wyszukiwać takie treści, które dla mnie jako kobiety i dla masy innych kobiet mogą być ciekawe. Kobieta potrzebuje pójść do restauracji, zjeść coś pysznego, wypić kawę, napić się lampki wina. Potrzebuje znaleźć miejsce, do którego może pojechać na weekend odpocząć. Potrzebuje inspiracji, które pozwolą jej spędzić z dziećmi fajnie czas, pokazać jakieś ruiny, pokazać jakieś miejsca, które są warte odwiedzenia. Docelowo myślę, że będę to też rozbudowywać o takie rzeczy bardziej użytkowe, jak kosmetologia, fryzjerstwo i wszystkie takie smaczki, które z punktu widzenia kobiet są po prostu ciekawe. Czyli takim punktem, takim centrum profilu jest kobieta. Tak, zdecydowanie. Oczywiście mam masę, jest masa mężczyzn, którzy również ten profil systematycznie odwiedzają i czerpią stamtąd inspirację. I myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ może mężczyznom trochę trudniej zrozumieć, co z punktu widzenia kobiety jest interesujące, co może być fajne. I na moim profilu znajdują takie rzeczy, które mogą wykorzystać, uszczęśliwiając kobiety swojego życia. Pani umieszcza treści na swoim profilu i ocenia nie tylko pozytywnie, ale także negatywnie. Czy to nie wpływa na później zawieranie jakichś kontraktów z konkretnymi osobami, z konkretnymi firmami? Czy pani zawiera takie kontrakty? To prawda, na fanpage'u Wrocław Kobiecym Okiem pojawiały się zarówno recenzje, które są bardzo pochlebne, pojawiają się również pewne smaczki bądź uwagi do miejsc, które odwiedzam i oceniam, które tak naprawdę nie są ich czystą krytyką, tylko mają im pomóc zrozumieć z punktu widzenia klienta, co jest ważne i co jeszcze można poprawić. Raczej jest to taka krytyka konstruktywna, takie jest przynajmniej moje założenie. Natomiast odpowiadając na drugą część pani pytania, Wrocław Kobiecym Okiem to jest projekt zupełnie non-profitowy. Czyli pani na tym nie zarabia? Nie, ja na tym nie zarabiam. Mhm. To jest coś, co robię z pasji, z miłości do Wrocławia. I takie jest założenie na dziś. Myślę, że też troszeczkę w tym tkwi sukces całego fanpage'a, ponieważ ja nie jestem zobligowana do tego, żeby pisać dobrze. A pojawiają się propozycje, żeby pani zareklamowała konkretny produkt lub usługę? Tak, oczywiście. Pojawiają się takie propozycje, natomiast z definicji jakby fanpage Wrocław Kobiecym Okiem jest inny. To jest moje bardzo subiektywne, osobiste odczucie z doświadczeń, które gdzieś tam sobie zbieram. Piszę tak, jak czuję. Jeżeli komuś ta stylistyka i moja emocjonalność podchodzi i jest zbieżna z jego,
to myślę, że odnajduję tam super fajne treści pozwalające tak naprawdę eksplorować to miasto i to województwo. Natomiast ponieważ nie jestem ograniczona tak naprawdę właśnie tą kwestią finansową, nie piszę na zamówienie, to jest coś zupełnie mojego, nikt nie ma wpływu na treści, które tam się pojawiają, nikt też nie ma wpływu na miejsca, które odwiedzam. Stąd myślę, że wynika ta naturalność i to, że ludzie po prostu wierzą temu, co piszę. A jak pisać, żeby to było ciekawe? To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że współczesność i cała teoria storytellingu mogłaby tutaj dać dużo wskazówek. Natomiast moja wskazówka dla ludzi, którzy chcą coś komunikować i opowiadać jakieś swoje historie, jest taka, żeby byli szczerzy. Jeżeli będą szczerzy, jeżeli będą mówić prawdę, jeżeli będą mówić to, co rzeczywiście widzą i dzielić się tym w sposób uczciwy, naturalny, to myślę, że to jest najlepsza droga do sukcesu. Oczywiście można się uczyć, pisać i to jest jakby podstawa, natomiast naturalność i pewna pasja, ja wychodzę z założenia, że jeżeli człowiek pisze o czymś, co kocha i co jest mu bliskie, to zawsze się znajdą ludzie, którzy będą chcieli to czytać. I nie trzeba być dziennikarzem. Nie trzeba być zdecydowanie dziennikarzem. Bo pani na swojej drodze nigdy nie miała nic wspólnego z dziennikarstwem. Bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w czasach liceum, miałam swoją krótką przygodę z dziennikarstwem. Natomiast to są tak odległe dzieje, że ale gdzieś tam... Gdzieś tam kiedyś było, był coś rzeczywiście. Wątek. Tak, jestem trochę takim pisarzem na własne potrzeby. Lubię to robić, lubię się dzielić słowem, bo wychodzę z założenia, że słowem można tak naprawdę zdziałać cuda i ono ma olbrzymią moc, więc wykorzystuję je po to, żeby opisywać piękno tego miasta, w którym żyję. A jakie treści cieszą się największą popularnością? Niestety z jakiegoś powodu największą popularnością cieszą się te treści, które są krytyczne. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Natomiast... Ja myślę, że my jednak wolimy właśnie te złe treści niż te dobre, te złe informacje, niż właśnie te pozytywne. Też pani to również odnosi może, takie wrażenie, tak, prawda? Może tak być. Rzeczywiście ludzie szukają takich sensacji trochę. Mm-hmm. Natomiast moje recenzje czy moje relacje zazwyczaj są takie dosyć zbilansowane. Nawet jeżeli coś mnie urzeka i coś mnie zachwyca, to zazwyczaj znajdują się tam jakieś takie drobne rzeczy, na które zwracam uwagę, które właśnie może warto byłoby poprawić. Oczywiście co z tym robią restauratorzy czy hotelarze, to już jest ich decyzja, ich sprawa. Natomiast wracając do pytania, co się cieszy największą popularnością, to w zależności chyba od tego, na co jest, mówiąc bardzo kolokwialnie, moda we Wrocławiu. Jeżeli startuje jakby moda na food trucki, to rzeczywiście relacje, które opisują jakieś nowinki na tym rynku, są bardzo popularne. Czasami to są rzeczy, które dotyczą Wrocławia i aktualnych wydarzeń, jak na przykład Kawa Festiwal ostatni, dość głośny, z dużym zamieszaniem dziejące się we Wrocławiu. Więc ciężko mi powiedzieć, czy nie ma takiej jednej kategorii, która rzeczywiście by królowała. Znaczy, pani się nie boi i pisze o tym zamieszaniu, które wyrosło tak wokół Kawa Festiwal. Tak, piszę o tym, bo uważam, że wydarzenie było jakby w samym założeniu bardzo fajne. A może pani przybliżyć ten problem, który się tam zrodził? Nie znam szczegółów od strony organizacyjnej, natomiast w pewnym momencie restauracje, które, czy właściwie kawiarnie, które miały brać udział w piątym Kawa Festiwal, zostały pozostawione same sobie. Organizator gdzieś tam pewne rzeczy zaniedbał, brak było wsparcia marketingowego, brak było komunikacji samego festiwalu. Nie do końca było wiadomo, czy to się odbędzie, czy się nie odbędzie. I blogerzy tacy jak ja oraz ludzie po prostu, którzy pracują w tych kawiarniach, zaczęli sygnalizować, że miało być coś takiego, nie wiadomo na czym to się skończy, nie ma jednej jakby zbiorczej informacji, gdzie można testować Kawa Festiwal, co zostało przygotowane, więc ja jakby ze swojej strony, starając się tylko i wyłącznie wesprzeć tych ludzi, którzy się naprawdę napracowali jakby od strony kawiarni, żeby przygotować fajne menu, żeby przygotować autorskie pomysły na kawę, informowałam jak to wygląda, informowałam o kawiarniach, które dawały mi znać, że będą brały w tym udział, co przygotowały, tak żeby ludzie po prostu byli w stanie dotrzeć do tej informacji. No właśnie, w tym przypadku też pani pisze o tym, o czym chce pisać. Tak. Ale czy zdarza się kontakt z odbiorcami? Czy pani też pisze to, o co oni proszą? Pojawiają się czasem takie rekomendacje, czy prośby, sugestie, żebym kogoś odwiedziła.
jakieś miejsce, jakąś restaurację, jakiś hotel. I oczywiście, jeżeli to jest coś, co do mnie trafia, co mnie interesuje, to ja się staram to robić. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie przyjmuję zleceń płatnych, gdzie restauracja zaprasza mnie na, nie wiem, na kolację, finansując to i prosząc o konkretną recenzję. Takich rzeczy u mnie nie ma. Najbardziej tak naprawdę cenię sobie kontakt z ludźmi, którzy czytają te treści, które ja piszę. Największą chyba satysfakcją dla mnie jest informacja od ludzi, że rzeczywiście byli, że testowali, że próbowali, że było super. Albo piszą mi, że to nie ich smak i że na przykład menu w danej restauracji kompletnie im nie pasowało. Bardzo cenne są też dla mnie kontakty z restauracjami. Ja zazwyczaj po recenzji informuję miejsce, które recenzowałam, czy to jest restauracja, czy to jest hotel, że u nich byłam i że powstała taka recenzja, zapraszam ich do siebie. Zapewne w przypadku tych pozytywnych recenzji gdzieś tam publikują te treści, tak. Ale kiedy już treści są negatywne, no to domyślam się, że... Bywa z tym różnie, natomiast powiem Pani szczerze, że bardzo wielu restauratorów, szczególnie we Wrocławiu, strasznie ciepło przyjmuje też taką krytykę i oni rzeczywiście cenią sobie informacje, które płynie od klienta, którym ja jestem, bo abstrahując od tego, że jestem blogerem, to też po prostu jestem ich klientem, który ich odwiedza, który u nich je. I strasznie fajne jest to, że oni mówią, rzeczywiście nie pomyśleliśmy o tym, nie zwróciliśmy na to uwagi, dziękujemy za sugestie, będziemy nad tym pracować. I satysfakcja jest olbrzymia, kiedy wracam do jakiegoś miejsca po jakimś czasie i rzeczywiście widzę, że coś się zmieniło. To jest naprawdę bardzo fajne. A na Pani profilu zdarza się hejt? Czyli atak na te treści? Tak, zdarza się. Same początki były bardzo trudne. Jedna z pierwszych recenzji, jakie pisałam, dotycząca wrocławskiej restauracji, właściwie kawiarni na Nadodrzu, była bardzo negatywna. No i tam rzeczywiście... hejt był strasznie długi i strasznie zakrojony na szeroką skalę. Natomiast przyjęłam taką strategię, że no, hejt jest naturalną częścią komunikacji z ludźmi. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i w taki sposób komunikuje swoją frustrację, to jest jego prawo, takie są realia internetu. Nie obrażam się na to. Z mojego punktu widzenia duży hejt oznacza dużą ilość wejść na stronę, duży zasięg, więc no, tylko dziękuję. To też jest jakiś sposób, żeby mówili. Jakie kolejne plany? Jakie teraz ma Pani plany na najbliższy czas? Wie Pani co, mam taki plik w komputerze, gdzie mam wszystkie opisane już przeze mnie miejsca i drugi, w którym mam materiał miejsc, które już odwiedziłam i których jeszcze nie miałam czasu opisać. Tam jest około 30-40 katalogów, więc materiału mam strasznie dużo. Właściwie to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, znalezienia tego czasu, żeby do tego wrócić, żeby o tym pomyśleć i żeby to pokazać ludziom. Na pewno będą kolejne restauracje, kilka ciekawych wrocławskich. Na pewno będzie przynajmniej jeden pensjonat, w którym jestem absolutnie zakochana, który odwiedziłam wiele razy i trochę traktuję go jak drugi dom. I to, co na pewno bym chciała też ludziom pokazywać, zima może jest trochę trudniejszym okresem do tego, ale pewnie wiosna będzie dużo bardziej sprzyjająca, to jest całe piękno Dolnego Śląska. Cała masa ruin, cała masa zamków, do których można pojechać, nawet nie nocować, tylko po prostu zwiedzić ogród, zobaczyć, jak piękne to jest wszystko odrestaurowane, wypić kawę i tak naprawdę cieszyć się pięknem, które Dolny Śląsk nam oferuje, bo jest tego naprawdę, to jest po prostu przebogactwo. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za te kolejne treści. Dziękuję również. Naszym gościem była Aleksandra Szczasny, założycielka profilu Wrocław Kobiecym Okiem.